put on the floor. This kind of one, my friend, she's feeding. I'm on that plate, but I think it's like this. No, it actually got to my potato. Na wprost, ale nie widać bardzo. Stoję sobie na fregry. To jest jedyne z stołem. No i tu zaczyna się droga do Bonarki. To jeszcze cało koło stołem fregry. Nie ma dzisiaj uzasadnienia do tego mojego dobrego humoru, bo mam dzisiaj bardzo dużo pracy w domu. No i tak muszę. No ale wcześniej postanowiłam się na zakupy. No i zobaczysz, jak to jest blisko. Tylko że problem polega na tym, że po prostu nie wiem, jak to będzie zimą, bo to jest najkrótsza droga i generalnie wszyscy tą drogą chodzą do Bonarki. Natomiast no, jest to niestety dzikie przejście i dopóki jest lato, czy ewentualnie nie ma deszczu, no to można sobie tak chodzić. Natomiast na pewno to ja nie wiem, co to będzie, a to zatem no, robi się ciemno o czwartej, już po południu, w listopadzie na przykład. No i co? No i spółem, jak to będzie tędy chodził? O kurka, to jest ten dziki bez. Pyszne jest wino. O jajcie, jak mi ciągle tego jest tutaj. Jejku, aby ciotka z tym kuszki miała pole do działania. No, no i tutaj dochodzimy już do tych budynków. Chyba słońce razi, nie wiem jak to się nakręci, ale są pierwsze budynki. No, ta droga teraz już jest taka, że nie miał wątpliwości. Tutaj jak na przykład padały deszcze, to nie można było przejść, bo to jest taki dole. Tutaj były problemy. Więc oni mówią, że Morganka Cygankiewicz wpadła raz na genialny pomysł i zawinęła swoje nogi i Anety nogi, bo reklamówki powiązały to, no i szły sobie, żeby przejść, bo było takie błoto. No i już dochodzę do wiaduktu. No i ten. I nie pomyślała o tym, że idąc w tych reklamówkach będzie chlapać płaszcz. No i efekt był tego jeszcze gorszy. Tu już jest wiadukt. No tutaj są te budynki, co mieszka Krzysiek. I tutaj już dochodzimy do wiaduktu. Także tak jak mówiłam, wiadukt jest tuż. No i tu już nas coś jest Bonarka. Także no idąc, no to widzisz, jak jest wiadutko. Także praktycznie ja nie wiem, kto robi zakupy u Rysia, bo no bo to wygląda tak, jak wygląda. Wiadutko idąc takim zwykłym krokiem 10 minut. No i tu już jest wiadukt. To tak wygląda. To się łączy z Tischnera. Tutaj jest tam wylot na Tischnera. Zresztą tam może w oddali widać tą drugą drogę wjazdu na Tischnera. No i generalnie tu już jest Bonarka. Natomiast ta droga właśnie idąc, to tak wygląda. Jak to namaka, no to już to jest jeszcze przejście pod tym wiaduktem. Tu jeszcze był dobry, było bardzo dobrze, bo były kosze na śmieci, takie gigantyczne kontenery, natomiast niestety zlikwidowali. I teraz tak, gdyby stanąć na wprost, podejść tam wyżej, ale ja nie podejdę, bo po prostu nie mam na tyle czasu, to normalnie widać nasz dom w cygielni. No, tu masz cygielnię i tutaj masz cały ten wiadukt. Wiadukt to jest ta boczna nitka, odbicie Turowicza. To jest ta ulica Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. No, tu jest wiadukt. Tutaj widać? Nie, to nie jest dom nasz. To jest akurat dom Hajka. Jakbyś się patrzył,
na filmie. To na wprost te kominy, takie, które widać w szarości. To jest dom Heike. No i tak, i tu jest oczko wodne. To powinien tutaj ładnie bardziej zagospodarować, żeby były jakieś takie właśnie tereny spacerowe, rozgrywczynne. No to no, mają takie plany, ale... Może trochę czasu płynąć. No i tutaj jest to oczko wodne, tam wodą jeszcze pomysłowa. Dalej łowią rybę. To jest teraz tego tutaj nie widzę. Natomiast na razie na wiem, że łowią ryby, to trzeba rano wcześnie iść. No. I to już jesteśmy przy Bonarce. Nie wiem, no mam nadzieję, że ty to widzisz. Chociaż generalnie nie wiem, czy tutaj słońce się w jakiś sposób tam nie odbija i... Podejdę pod sam budynek. Tu jest to oczko. Thank you.